Siemanko, w dzisiejszym odcinku zaprezentuję zjawiska paranormalne, których częstotliwość jest coraz większa i coraz częstsza. Zjawiska te nigdy nie zostały wytłumaczone i prawdopodobnie również nigdy nie zostaną one wyjaśnione. Tak więc zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Kobieta spożywa obiad, potem wstaje i wychodzi. Na stoliku dochodzi do dziwnych sytuacji. Czy to przeciąg? Nie wydaje mi się. Monitoring w pewnym biurowcu zarejestrował dziwne zjawiska, między innymi same włączające się monitory czy fruwające kartki. Kamera rejestruje samoczynne poruszanie się przedmiotów. Nagranie pochodzi z 2009 roku. Użytkownik o nicku Lulir twierdził, że od dłuższego czasu doświadcza zjawisk paranormalnych. Nagranie pokazuje pojawiającą się tajemniczą postać za drzwiami. Gdy mężczyzna otwiera drzwi i zapala światło, nikogo już tam nie ma. Na początku nagrania możemy zauważyć zamazany obiekt, przypominający machające ręce. Teraz widzimy mężczyznę otwierającego lodówkę, jednocześnie za nim butelki samoczynnie wypadają z szafki.
Nagranie pochodzi z Malezji. Widoczne są samoczynne, poruszające się przedmioty, co wprawia kobietę w przerażenie.